Ale ziomb, dobrze, że mam ciepłą bieliznę. To łatwa sprawa. Łatwo się rozchoruje. Nie cierpię spraw rozwodowych. Co pan tu robi? Wszystko w porządku, tak? Z kim pan rozmawiał? Ze sobą. Nudzi mi się. To po co pan tu siedzi? Chciałby awansować. Prywatny detektyw? Pracuję nad sprawą rozwodową. Trzeba z czegoś żyć. Dziękuję. To chyba potrwa do rana. To ja się zmywam. Wielkie dzięki. Sprawa rozwodowa? Nic o tym nie wiem. Strzelano z samochodu. Ma pan numery? Nie. Przypadkowy świadek? Tu mieszka mąż mojej klientki. Musimy pana przesłuchać w komisariacie. Ale ja pracuję tutaj. Ja też. Randall i duch Hopkirka. Występują Kłopoty z kobietami. Scenariusz reżyseria Jeff, pracuję nad sprawą. Coffee? Kawy? Poproszę. What happened? Been drinking profits again? What profits? Jakie znowu? You should read the papers. Czytaj prasę. Wplątano mnie w morderstwo. Potwierdzałem alibi u męża klientki. Oh no. To jej się nie spodoba. Mąż też dał mi to odczuć. Znowu czynsz. Jak zwykle.
Nie działa? Zepsuł się. Skocz na dół po dwie kawy. Dobrze. Wytrzymasz? Spróbuję. Zapomniałaś czegoś? Nie sądzę. Pan Randall? Tak. Proszę usiąść. Dziękuję. Miałem ciężką noc. Czytałam. A tak. Pani. Susan Lang. Chciałabym pana zatrudnić od zaraz. Susan Lang. Wezmę tę sprawę. O co chodzi? O mojego męża. Podejrzewam go o zdradę. Ma pani dowody? Nie, właśnie dlatego tu jestem. Po prostu chcę się upewnić. Naturalnie. Czy zajmie się pan tym osobiście? Zapłacę dodatkowo. Zgoda. Chcę znać każdy jego krok. W dzień i w nocy. Wypisałam niezbędne informacje. Zdjęcie. Czy 100 funtów zaliczki wystarczy? Raczej tak. Może spotkamy się na lunchu? Oczywiście. Czy pan Lang bywa gdzieś regularnie? Gra w pokera w klubie Pelikan. To przy Sycamore Street. Sycamore? To tam byłem w nocy. Dlatego do pana przyszłam. Myślę, że to mój mąż miał zginąć. Uwierzyłeś jej? Podsłuchiwałeś? Trochę. Ona roztacza wokół siebie złą aurę. Czyżby nie znasz się, a ty? Mam intuicję. Coś tu nie gra. Dla mnie wszystko gra. Kto to był? Obrobiłeś bank? Nowa klientka. Kawa, proszę pana. Dziękuję. Kup nowy ekspres. W tym tygodniu dostaniesz wypłatę. Dziękuję. Nigdy go nie znajdziemy. Ma stałe miejsce na trybunach. Za dużo ludzi. Oddaj jej pieniądze. Nie odrzuca się takiego zlecenia. Chodź. Jest. To nie jest dowód. Lang nie kłamała. Zwykła znajoma. Przyjrzyj się. Czemu robi to w miejscu publicznym?
Coś tu nie gra. Rozejrzyjmy się po klubie Pelikan. Otwieram. Wchodzę. Podoba się panu? Tak. Jest pan tu już godzinę. Nieładnie podglądać. To miejsce jest wolne? Tak. To może się dosiądę. Ile pan ma? 90, ale świetnie. 90. Powodzenia. Kto to? Nie wiem. Węszy. Koło Langa? Przekonajmy się. Dziesięć. Wchodzę. 10 i podbijam. Wchodzę. Karty? 3. 3. 3. Jedna. 2. 3 dla rozdającego. Pas. Czekam. 20. Sprawdzam. Kolor. Bije moją trójkę. Odchodzi pan? A co? Stawia pan? To nie mój wieczór. Zrezygnował. Śledzi mnie. Nie zostawia się karety. Co tak wcześnie i nagle? Testuję nowy system. Tak? Ale ze mnie nie zdara. Sam na ciebie wszedł. Co jest? To był wypadek. Czemu wychodzisz tak wcześnie? Żeby śledzić szefa? Szefa? Żartowniś. Udaje, że nie wie, co robi Lang. Lang się z tym nie obnosi. Prawo jest bezwzględne. Wie, a chce się dowiedzieć więcej. Lang nie lubi wścibskich. Nie rozumiecie. Znowu będzie miał wypadek. Znajdź sobie nowe hobby. To ci nie służy. Jeszcze jedną praktykę? Nie stać mnie. Udzielamy pożyczek. Powodzenia. Zwrot w ciągu doby. Full. Thank you.
240 funtów. Gdzieś ty się podziewał? Pracowałem. I co? Nie chcę ci pognębiać, ale musisz wiedzieć parę rzeczy o Langu. Że jest mafiozem? Tak. Zajmuje się hazardem, haraczami. Zgadza się, skąd wiesz? Partyjka pokera z jego kolegami. Wiszę im 240 funtów. Nie masz tyle. Jesteś geniuszem. Kiepsko grasz. Nie masz twarzy pokerzysty. A o co chodzi pani Lang? Nie wiem. Ale dziś wszystko mi wyśpiewa. Wycofaj się. I oddać zaliczkę? Trochę słabo. Nie dam rady. Chyba, że pożyczę. Od kogo? Dzień dobry. Od niej? Czemu nie? Po moim trupie. Znowu długa noc? Zgadłaś. Nie od mojej żony. Wdowy. Bez różnicy. Nie pozwalam. Nowa fryzura? Taka jak zwykle. Nowy szampon. Służy ci. Kupiłam ekspres. Tak? Z termostatem. Automatyczny. Drogi? Nie był tani. Forsa to nie wszystko. Nie po to kupiłem jej polisę ubezpieczeniową. Musimy się poświęcać. Słucham? Mówię do siebie. Jak twoje finanse? Nieźle, ale... Mógłbyś wypłacić mi pensję. Nie o tym. Nieważne. Idę na lunch z panią Lang. Do zobaczenia. Cześć. Miło pana widzieć. Ja już zamówiłam. Poproszę o to samo. Na pewno? Zaryzykuję. Ma pan coś? Trzeba mi było powiedzieć, że Lang to gangster. Paul? Zna pani jego kolegów? Nie. Nie wierzę. Jestem żoną, nie pracuję z nim. Pani potrzebuje antyterrorystów. Nie wiedziałam o tym aż do ślubu. Teraz na pewno nie pozwoli mi odejść. Gdybym miała jakieś dowody, może by mi się udało. Nie szantażuję się takich ludzi. Zdeponowałabym informacje w banku. Jakie informacje? Użyteczne. Jego dokumenty? Zrobi pan to? Kiedy będzie w domu, pan przeszuka jego biuro. Nie robię takich rzeczy. Tylko panu mogę zaufać. To nie powinno być trudne. Dziękuję. Bardzo. Wiesz, w co się ładujesz? Nie boję się Langa. Rozumiem ją. To widać po twojej twarzy. Za blisko. Kto prowadzi? Po co to robimy? Nazwiska, adresy, to ułoży się we wzór. Jak cię zauważy, nie poprzestanie na partyjce pokera. Zobaczy mnie tylko, jeśli zechce. Nie zostanie długo. Mam tam iść? Już wraca.
Kim jest ta dziewczyna? Coś tu nie gra. Bo żona nie kłamała? Bo on się nie kryje. Uważaj. Czemu się chowasz? Poniosło mnie. I co? Sam nie wiem. Gdybyś patrzył, nie zgubilibyśmy go. Znajdziemy go. W Pelikanie. Nie możesz tam wrócić. Dziś muszę oddać forsę. Odegram się. To zawodowcy. Wygram. Nie masz szans. Z tobą? Mam. To znaczy... Właśnie. Będziemy bogaci. Dobry wieczór. Pana kredyt się wyczerpał. Sprawdź Randala. Psujesz mi wieczór. Po coś przyszedł? Mam zwrócić forsę. Chcę się odegrać. Witam. I co? Chce się odegrać. Ma przegrać kolejne 200. Nie za wysoka stawka? To mój szczęśliwy dzień. Parę asów. Ile pan ma? 15. Od tylu zaczniemy. Pas. Dalej, masz dwie pary. Wchodzę. Pas. Tylko parę dziesiątek. Wchodzę. Karty? Zdrowy. Jedna. Ma tylko dwa asy, blefuje. Trzy. Mam dla pana 200. Proszę tu podpisać. Dziękuję. Pana kolej. Nie chcę pana zniechęcać. 20. 20 i 20. Nie widzę jego kart. Denerwuje się pan? Przez pana? Dzięki. Wciąż parę dziesiątek. Będzie blefował. 20. Blefuje. I jeszcze 20. Chcą cię usadzić. Nie jest pan tak mocny. 50. Pas. Tchórz. Sprawdzam. Co pan ma? Dwie pary. Królowej trójki. U pana tylko para? Mam dzisiaj szczęście. To pana karty. Nieznaczone. To mi się podoba. Chcieli cię oskubać. Rozdawać. To będzie długa noc. To dobrze. A nasz pan Randall? Pogrąża się. Do jutra będzie gotowy. Doskonały podejrzany.
O morderstwo. Doskonałe. Szybciej. Ciekawe, co pan ma. Proszę sprawdzić. 3 dziewiątki. I... mały street. Pewnie 3. Ale... postawię 50. Sprawdzam. Ja też. Kolor. Powinien pan grać na giełdzie. Kończymy. Bryn. Dwieście z dzisiaj, 240 z wczoraj. Mój zysk to 208. Wypłać 208 funtów. Jestem zobowiązany. Akurat. Proszę. Dziękuję. Dobranoc. Świetna robota. Czeka nas piękny ranek. Po co wynajmujesz mieszkanie? Z przyzwyczajenia. Co to? Zaległa pensja. Łatwa forsa. Ranny ptaszek. Randall i Hopkirk. Tak, pani Lang. Spotkam się z panią. To coś pilnego? Chodzi o pola. Dziś mamy szansę. Na co? Na znalezienie czegoś. Nie będzie go cały dzień. Na pewno? Tak. To adres biura, gdzie trzyma dokumenty. Sejf jest za regałem. Jak go otworzę? Szyfr jest z tyłu. 629143. Pojedzie pan? Tak. Teraz. Będę miał to z głowy. Czekam na wiadomość. Po południu. Poproszę o telefon. Kochanie, Randall już jedzie. Zaskocz go. Za gładko idzie. Kobiety cię biorą za frajera i mają rację. Nikt mnie nie usłyszy. Jeff.
Tu jest kupa forsy. A ty się włamałeś. Zgadza się. To Lang. Mówiła, że wyjechał? Spadamy. Informator miał rację. Znam tego faceta. To pomyłka. Włamanie? Mylicie się. Proszę spojrzeć. Wpadłeś po uszy. To pana całe wytłumaczenie? Proszę to sprawdzić. Świetny pomysł. Jestem prywatnym detektywem. Czy wyciąłbym taki numer? Jeśli miałby pan motyw. Spytaj go o panią Lang. A pani Lang? Ona wszystko wyjaśni. Zaraz tu powinna być. Aresztować go? Zdążymy. Tak? Przyprowadźcie ją. Pani Lang już idzie. Czas wszystko wyjaśnić. Nie wściekaj się na nią. Proszę. Proszę usiąść, pani Lang. To nie jest pani Lang. To jego przyjaciółka. Jak pan śmie? To jest pani Lang. Mówiłem, że coś tu nie gra. Zna pani tego mężczyznę? Pewnie, że nie. Nie znam. Więc kto mnie wynajął? Nikt was razem nie widział. Tylko kelner. No tak. Skąd wiedziała o klubie i interesach Langa? Jeśli nie jest jego żoną, nie mogła. Może ktoś z klubu? Menedżer, Alan Corda. Tak. Wszystko było ukartowane. Dowody? Tu nic nie znajdę. Wkrótce cię wypuszczą. Nie możemy czekać. Poniuchaj w klubie. Czegoś się dowiesz. Dobra. Za nową władzę. Za partnerów. Oczywiście. Tylko nie bądź zbyt zachłanny. Byłaś najcenniejszym nabytkiem Paula. Resztą mogę się podzielić. Co z Randallem? Za kratkami. Za godzinę jego klientka zniknie. Ryzykowałaś przychodząc tu. Pozbądź się tego. Czego? Gorzej, gdybym przyszła jako... Zimno tu. Jako kto? Włączę ogrzewanie. Nie! Lepiej pójdę, zanim otworzycie klub. Zobaczymy się wieczorem? Mamy co świętować. O co jej chodziło? Przynieść ci coś? Plastiki i karabin.
Nie ma szans na kaucję? Wymyślę coś. Mają tylko poszlaki. Langa zabito z broni, z której strzelano na Sycamore Street. A odciski? Można je zetrzeć. Znajdźmy tę kobietę. Proszę mi dać 3 godziny. Wykluczone. Na Sycamore Street zabito niewłaściwą osobę. Udowodnię, że wtedy nie słyszałem jeszcze o Langu. Jak? Byłem tu całą noc. Pani Lang przyszła rano, kiedy przeczytała o mnie w gazecie. To prawda. 3 godziny. Pan Randall, wypuścili mnie. Proszę to sprawdzić. Zaskoczył mnie pan. Wiedzą, kto zabił Paula? To kwestia czasu. To pani jest kluczem do zagadki. Ja? Zna pani kobietę, która mnie wynajęła. Atrakcyjna, wysoka blondynka. Czemu mam ją znać? Dużo o pani wie. Może to pani przyjaciółka. Rozumiem. Dziękuję. Wysoka blondynka. Tak. Jest ktoś taki, ale... Whisky? Dziękuję. Kto? Moja siostra. Mieszka tu od 2 tygodni. Pasuje do opisu. Mogę się z nią spotkać? Powinna zaraz być. Proszę poczekać. Dziękuję. Oby się pan mylił. Pan wybaczy? Oczywiście. Obszukałem wszystkie cele w Londynie. Jakieś wieści? Za wszystkim stoją menadżer i twoja Susan, ale nie wiem, kim jest. Siostrą pani Lang. Siostrą? Za chwilę tu będzie. Jesteś pewien? 100%. On tu jest. Nie możemy ryzykować. Jak się dowiedział? Nieważne. Spodziewa się mojej siostry. Otworzy ci drzwi. To jedyny sposób? Randall za dużo wie. Nie wolno mu z nikim mówić. Kiedy wyszła z klubu? Przed 30 minutą. Musiała wstąpić gdzieś po drodze.
Come to that. What's Mrs. Lang doing? She's been a co robi pani Lang? I'd like to take a zajrzę look tam. I apologize. Przepraszam. Smakuje panu drink? Is your drink all right? That's fine, thank you. Świetny. I'm sorry. Przepraszam za najście. Well, such a bad time. My sister was involved. Chcę wiedzieć, czy to moja siostra. Jest pan detektywem? That's right, tak. Zaraz dowiemy się, czy to ona. Jeff? Ona mnie niepokoi. Roztacza złą aurę. Zajrzę tam. Uważaj. Jeff, it's her. To ona. Widziałem przebranie. Blond wig. Blond peruka? You're right. Rzeczywiście wie. He does know. Question is. Co z nim zrobimy? Oh, I think I have a solution. Mam pomysł. W Kent znam starą kopalnię wapienia, z którego robi się wapno. Ono szybko spala ludzkie ciało. Pana zniknięcie to kłopot dla policji. Idziemy? To kawałek drogi. All right, Jeff. Nic nie mów. I know. Get some help. Sprowadź pomoc. Get some help. To nie takie proste. If only you knew how difficult it was. Towarzystwo spirytystyczne. Jest tam kto? Czy ktoś chce się skontaktować? Czuję czyjąś obecność. Jesteście zjawami? Duchami. Zjeżdżaj stąd. Co? Mam wiadomość dla Edny. Jest tu Edna? To pilna sprawa. Jak zawsze. Do kolejki. Mamy swoje zasady. Wszyscy czekacie? To zajmie chwilkę. Każdy tak mówi. Na koniec. Nie martw się. Jest szczęśliwy. Wszystko będzie dobrze. To niedorzeczne. Na koniec. Prowadzę śledztwo. Muszę przekazać wiadomość. Coś nowego. Ściemnia. Nieprawda. Czekam 3 miesiące. Do kolejki. Mam wiadomości dla policji. To zajmie minutę. Znajdź sobie inny seans. To sprawa życia i śmierci. Wielkie mico. Może to prawda. Bzdura. To logiczne. Jest tu pierwszy raz. Przegłosujmy to. Chyba żartujesz. Kto jest za? Jest tam kto? Słyszy mnie pani? Tak. Mam pilną wiadomość dla policji. Ktoś zostanie zabity. Tak. Kto? Towarzystwo spirytystyczne? Randall? Randall?
Yes. Tak. Yes. I've got it. Rozumiem. End of the line, to już Randall. Koniec. Start walking. Wysiadaj. I nie próbuj żadnych sztuczek. I can just as easily shoot you here. Idź. Uważaj! Look out! Jeff, are you all right? Dobrze się czujesz? Can you hear me? Słyszysz mnie? Of course I'm right. Oczywiście. No, you got... Nie wiem, jak ci się udało, ale gdybyś nie... Ginny? Przepraszam. Śnił mi się Marty. Tobie też się śni? Pobudź się z tym, że już go więcej nie zobaczysz. Zakład? Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerykom. Tekst Tatiana Grzegorzewska. Czytał Jacek Brzostyński.